Cześć, u mnie się pomału robią takie pustki, bo pozbywam się roślin, bo idę od września na pół roku do szpitala, więc muszę zrobić jakąś wyprzedaż, żeby Mateusz nie został z tym sam, żeby mi nie zabił tych roślin, ale na pewno jak wrócę, to zrobię sobie jakiś wielki import i domówię te, których mi naprawdę będzie brakować, więc zabieram się pomału na wyprzedaż, wszystko się dzieje zawsze na Instagramie, na stories i trochę mi jest szkoda tych roślin, ale no, jak mają tutaj stać biedne na łasce Mateusza, to wolę jednak się ich pozbyć. Po co mają stać w ogóle pół roku same? Wyprzedaję m.in. też kaladia, bo kaladia trzeba zimować na zimę, w sensie zachować bulwy w jakimś suchym miejscu i potem się nimi zajmować, a Mateusz tego nie ogarnie, więc stąd pojawił się pomysł na filmik. Powiem Wam, jak się w ogóle jak pielęgnować kaladia. Już jest filmik, jak sadzić kaladia. Nie wiem nigdy, gdzie jest kamera, gdzie ja patrzę w ogóle. Dobrze? Dobrze. Jeszcze się nie nauczyłam, więc zapraszam Was na filmik o kaladiach. Powiem Wam, jak je pielęgnuję, co zrobić z nimi na jesień, na zimę, już teraz, żebyście wiedzieli. No i wszystko, co wiem o kaladiach. Zapraszam i tutaj już jeszcze Wam pokażę. Tutaj są moje okazy. Zaraz zobaczycie je w pełnej okazałości. Zapraszam! No dobra, to zaczynamy. Najpierw Wam pokażę, jakie mam w ogóle kaladia. Takie piękne kaladia. O Jezu! Widzicie to, jakie zakurzone? Wszystkie kaladia w ogóle już sprzedałam na Instagramie, bo po prostu stwierdziłam, że to są rośliny, które trzymam w ziemi, oprócz jednej, która jest w hydroponice. I Mateusz sobie z nimi nie poradzi, kiedy ja pojadę na pół roku do szpitala, bo on ziemi w ogóle nie podlewa. W sensie, jak on widzi ziemię, to mówię, nie podlewam. A jeżeli chodzi o hydroponikę, to jest sprawa o tyle ułatwiona, że są te takie mierniki poziomu wody, więc jak ja mu powiem, żeby nalał do optimum, to naleje do optimum i nie ma żadnego problemu. Też umie robić na pożywki do hydroponiki, a tych nawozów do ziemi nie ogarnia. No i to jest jedno z moich ulubionych kaladiów, bo jest takie piękne, piękne różowe. Jeszcze Wam potem wrzucę przebitki na koniec wszystkich. Tylko, że naprawdę aż wstyd. Bo takie zakurzone, ale piękne. Widzicie, od razu ładniejsze, jak... Powiedzmy, że przetarłam. Od razu ładniejsze, ale zobaczcie, jakie cudowne. Naprawdę, bardzo je lubię, ale będę się musiała z nim pożegnać i po prostu na wiosnę przyszłą kupię sobie znowu bulwy na Allegro. To nie jest żaden problem, żeby je zasadzić ponownie. To jest moje kolejne kaladium Gingerland. Tutaj troszeczkę się przyjarało od słonka, zobaczcie. Stało na południowym parapecie, nie polecam tego. W każdym razie tutaj widać takie plamy od poparzenia od słońca. One lubią dużo słońca, one tak jak alokazje wyciągają się do słońca, ale nie lubią takiego, wiecie, tak jak ten stał na południowym parapecie, to jest trochę tłumacz. Trochę tłumacz, bo jednak tak na patelni cały czas to żadne rośliny raczej tego nie lubią, chyba że jakieś kaktusy. Więc no ten południowy parapet jest fajny całym rokiem, ale latem jednak trzeba trochę uważać. Chociaż u mnie nawet maranta wariegata stoi i jest ok. I starce bardzo lubią południowy parapet. Starce bardzo to sobie fajnie znoszą. Bardzo fajnie w ogóle znoszą. One kochają słońce, więc starce sobie pięknie wiszą. Właśnie na nie patrzę, dlatego tak to wygląda dziwnie, że tam zerkam, ale tam wiszą moje starce. Więc tak, ale one lubią dużo mieć słoneczka. Ale tak bym powiedziała właśnie tak jak alokazje. Czyli w nasłonecznionym... stanowisku, ale nie na bezpośrednich promieniach słonecznych, żeby te liście po prostu się nie poparzyły, bo te liście są takie bardzo cieniutkie. Niektóre kaladia mają tak cienkie liście, że prawie jak papier. Naprawdę. Więc no tak z głową. Ja bym powiedziała, że tak jak alokazje u mnie na przykład w południowym pokoju, tak 2-3 nawet metry od okna to jest idealne stanowisko dla nich. Na przykład to kaladium. To kaladium stało sobie na północnym parapecie i miało się świetnie. Więc też super. No i tak, to są rośliny, które czasami jak kupuję, zostawiam, jeżeli kupuję całą roślinę. Na przykład kupiłam tę roślinę, ona nie była taka wielka, tutaj nic na przykład, kupiłam w ziemi produkcyjnej i trzymam długo w ziemi produkcyjnej, potem musiałam zwiększyć doniczkę, bo tak się mocno rozrosła. One lubią po prostu wilgoć, tak samo jak alokazje, więc jak się podlewa takie podłoże produkcyjne, takie wiecie, z włóknem kokosowym, ono długo trzyma wilgoć, więc to jest super dla nich, bo one nie lubią tego przesuszenia, ale nawet... To są też takie drama queen, że wiecie, jak nie dostaną wody, to będą tak leżeć, potem podlejecie i nagle wstaną, więc wiele są w stanie wybaczyć. Tak samo przelanie, jeżeli przeleje się takie kaladium, to jakieś pojedyncze listki, oczywiście bez przesady, ale takie lekkie przelanie, no to po prostu żółkną listki, odrywacie te listki dolne, zazwyczaj żółkną, no i dalej roślina jest zdrowa. Trochę jak syngonium, powiedziałabym. Bardzo podobne są do syngoniów. Lubią mieć wilgotne podłoże, dlatego też lubią hydroponikę. I uwaga! Tada! Trzymam jedną i już kupiłam tę roślinę. Frog in the Blender. Patrzcie, jakie ma piękne liściory. Teraz mnie nie widać, no, siema. Ma piękne liściory i w ogóle kocham tę nazwę. Frog in the Blender, no dajcie spokój, żaba w blenderze. Także no trochę tak to wygląda, jakby był taki rozbrysk. Bardzo ładnie to wygląda, już idzie czwarty liść, widzę.
będę musiała wysłać tę roślinę, więc się boję, czy ona do jakiegoś kartona w ogóle wlezie, do jakiegoś kartonika. No i tutaj mam w hydroponice, także Wam pokażę na przybitkach. Także co, słoneczne stanowisko, lubią ciepełko, też lubią ciepełko przy kiełkowaniu, kiedy z tych bulw, kiełkowaniu, kiedy z tych bulw w ogóle ożywają na wiosnę. Bardzo lubią, jak mi jest cieplutko i wilgotno, a potem sobie rzucą w takiej wilgotności normalnej, na 40% myślę, że spokojnie. No i co? Bardzo je lubię. To nawet nie jest tak, że wiecie, kupili sobie kaladium i od razu musicie się z nim pożegnać, no bo one ostatnio rok temu prawie do listopada mi trzymały, potem one zaczynają obrzucać swoje liście. Wiesz, jest tak gorąco, że ja po prostu się męczę. Czekajcie, idę po kawę, bo mam przed chwilą w maku. Czy się nagrywa? Nagrywa się. Mam przed chwilą w maku, więc mam kawę mrożoną. Ominąć teraz tego listka. Cheers. Jest naprawdę tak gorąco, a ja nagrywam jeszcze przy południowym oknie. O godzinie 17, więc już jest w miarę znośnie, ale nadal ciepło. Super Magda, świetnie. Cudownie. One tak wczesną jesienią zaczynają te liście odrzucać. Robią się żółte i to jest całkowicie normalne. To jest roślina, która nie zimuje. Znaczy zimuje się tylko bulwy. Nie ma liści. No i potem po prostu odrywamy te łodygi, oczyszczamy taką bulwę, może nagram wam filmik, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli jeszcze będę w stanie, jeżeli będę miała jakieś kaladium. Ale wiecie, no tak jak widzieliście te bulwy w takim stanie, jakim się je kupuje na moich wcześniejszych filmikach, tutaj podlinkuję wam vloga, w którym to pokazywałam, albo tutaj. I no, taką bulwę przechowujemy sobie w jakimś takim suchym, ciemnym miejscu. Ja w zeszłym roku zrobiłam to w takim zwykłym kartonie, w jakichś takich trucinach papierowych, takich kartonowych, wiecie, po prostu, żeby to miało powietrze i też w razie co, żeby tą wilgoć wchłonęły te truciny papierowe, no i żeby po prostu było ciemno i suchutko. No i wtedy się nic nie stanie, nie zgniją i po prostu wtedy robicie dokładnie tak samo, jak w tym filmie. No. Więc to są bardzo takie przyjemne roślinki, bardzo ładne, fajne jest to, że każda odmiana ma inne liście. Tutaj właśnie jest Miss Muffet, Gingerland, tutaj jest Frog in the Blender. No i tej nazwy nie pamiętam, ale napiszę wam na dole. Także no to by było wszystko. Tak jak mówiłam, tutaj będą rośliny bez spiny, więc no cudów tutaj nie poznacie jakichś, no bo ja też się nad tymi roślinami jakoś super nie pieszczę. Daję im nawóz tak jak innym roślinom, co drugie podlewanie, czasami nawet co każdy, zależy jak mi się przypomni tak naprawdę. I one naprawdę są odporne. Nie są trudne w uprawie, ale właśnie nie można ich przesuszać. Ale nawet jak przesuszycie, one będą takie zwiotczałe, takie klapnięte. Podlejecie, wstaną i wszystko będzie w porządku. I to też jest dobry wyznacznik do tego, kiedy podlać kaladium. Dlatego, że kiedy liście robią się takie wiotkie, one same pokazują, że potrzebują, że już ten turgor od liści, liście tracą ten turgor i po prostu trzeba im trochę wody dać. No i wtedy śpiewają, wody mi daj, wody mi daj. Zawsze sobie śpiewam, jak podlewam. Wydasz? Że tylko ja tak mam. No dobra, i to by było wszystko. Mam nadzieję, że wam się moje kaladia podobają, że też macie kaladia. Dajcie znać w ogóle, jakie macie odmiany kaladiów, bo ja sobie za rok wtedy spojrzę w te komentarze i zobaczę, co sobie kupić, jakie wam się podobają odmiany, może jakieś nawet nie znam, na pewno jakieś nie znam. No, żeby mieć taką wishlistę na przyszłą wiosnę, te sprzedaję tylko dlatego, że idę do szpitala. No i co? No i żegnam się z wami, ale filmików postaram się nagrać trochę naprzód, żebyście ze mną nie tęsknili. A jak nie, to na przepustkach będę nagrywać, także do zobaczenia, pa!